Jest 12 sierpnia, jesteśmy w centrum Warszawy, przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. To tutaj upamiętniane są ofiary okupacji sowieckiej i prześladowań sowieckich wobec Polaków. To w tym miejscu upamiętniliśmy przed chwilą wraz z przedstawicielami instytucji państwowych, które są zainteresowane upamiętnianiem polskich ofiar na wschodzie. Znamienne, że nie było żadnego przedstawiciela polskiego rządu. To tu upamiętniliśmy ofiary operacji polskiej NKWD. Wczoraj dokładnie przypadała rocznica wydania rozkazu, zgodnie z którym ponad 100 tysięcy Polaków zostało wymordowanych na rozkaz szefa NKWD Jeżowa. To polskie rodziny zostały zdiagnozowane w Rosji sowieckiej jako element opozycyjny, element zagrażający sowieckiemu totalitaryzmowi. Najbardziej ludobójczy totalitaryzm na świecie czuł się zagrożony przez Polaków, tylko dlatego, że byli Polakami. Ginęli za narodowość, ginęli za kulturę, której jesteśmy spadkobiercami, za kulturę polską, w którą wpisany jest szacunek dla ludzkiej wolności, szacunek dla ludzkiej godności, szacunek dla normalnych zasad współżycia międzyludzkiego, które Rosja sowiecka w zupełnie świadomy sposób gwałciła, a każdemu, kto mógłby stanąć na przeszkodzie, każdą taką społeczność była gotowa eksterminować. Taki los spotkał naszych rodaków, którzy mieli tego pecha, że żyli za tym kordonem wschodnim, że ziemie niegdyś w granicach Rzeczpospolitej zostały włączone do sowieckich republik. To tam NKWD ich wyszukiwało, ich zatrzymywało, ich wymordowywało, prześladowało ich rodziny. O tym dzisiaj mogliśmy usłyszeć w przemówieniu wiceszefa Instytutu Pamięci Narodowej, który przewodził dzisiejszej uroczystości, a także w liście od prezydenta. Ja tutaj w swoim i w imieniu także wyborców Konfederacji, naszych działaczy, naszych posłów złożyłem wieniec przy tym pomniku. Byli przedstawiciele innych instytucji państwowych, innych sił politycznych, opozycyjnych, co znamienne, jeszcze raz to podkreślę, mimo całej tej oficjalnej antyrosyjskiej retoryki nie było z nami nikogo z koalicji rządzącej. 100 tysięcy Polaków wymordowanych przez NKWD domaga się upamiętnienia, podobnie jak 100 tysięcy Polaków wymordowanych przez siły ukraińskie. My o losach Polaków pomordowanych na wschodzie musimy pamiętać. To jest wpisane w polską tożsamość, wpisane w polską kulturę. Szacunek dla życia ludzkiego oznacza także pamięć o tych, którzy zostali niesprawiedliwie zabici. I my o tych Polakach pamiętamy.